Czy jestem waszą ambasadorką? Tak. Ewa Kopacz nie ma wątpliwości. Mimo że dzisiejsza jej wizyta w Koninie była pierwszą w roli europosła wybranego 5 lat temu, była premier uważa, że dobrze reprezentuje Wielkopolskę w Parlamencie Europejskim i chce to robić dalej. Będziemy prosić mieszkańców Konina o głosy na nas, na naszą formację, na Koalicję Obywatelską. Zdaniem Ewy Kopacz elekcja do Parlamentu Europejskiego to wybór między wschodem a zachodem, rozwojem a regresem. Jeśli dzisiaj postawimy na siły w tych wyborach prodemokratyczne, propraworządne, siły, które dzisiaj stawiają na wolność słowa, to oczywiście nie pozwolimy tym, którzy pchają się do Parlamentu Europejskiego po to, żeby go od środka zburzyć, rozwalić i promować tam taką politykę prorosyjską. Podobnie uważa jedyny na wielkopolskiej liście kandydatów Koalicji Obywatelskiej mieszkaniec Konina. 9 czerwca będziemy decydować o tym, czy Polska będzie pogłębiać integrację z Unią Europejską, czy zwyciężą eurosceptycy, którzy dążą do odśrodkowego osłabienia Unii, co jest na rękę chociażby Rosji. 9 czerwca będziemy decydować tak naprawdę o bezpieczeństwie naszego kraju. Oboje kandydatów podczas konferencji w Koninie wspierał poseł Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem nieobecność Ewy Kopacz w regionie nie jest problemem, bo była premier wspiera naszą część Wielkopolski inaczej. To Ewa Kopacz otwierała nam wiele drzwi w Brukseli. To Ewa Kopacz zabiegała o to, ażeby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji stał się rzeczywistością tutaj u nas. To dzięki Ewie Kopacz spotykaliśmy się z Fransem Timmermansem. Ewa Kopacz była posłem 5 kadencji i premierem rządu w latach 2014-2015. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu uzyskała poparcie ponad 250 tysięcy Wielkopolan. Jest jego wiceprzewodniczącą, a także jego koordynatorem do spraw praw dziecka.